Słuchajcie, mamy hol z siaty, tylko nie wiem jak to, tu jest rachunek, czekajcie, muszę sobie to rozłożyć. Dobrze, i pierwsza porcja, dwa razy konserwowa szynka, dwa razy gouda łowicz, cztery zupki chińskie wifon, śmietanki dwie, sól, dwa ogórki i takie zapachy pomarańczowy, cytrynowy i waniliowy, bo mi się skończyły te moje. A no fajnie je mieć, jak robię naleśniki albo pankejki, bo ja czasami to dodaję do tego. I jeszcze będę robiła cynamonki dzisiaj, więc więc potrzebuję tego. Dalej mamy tak, parę ziemniaczków do obiadu, majonez, trzy wody na weekend. Mam nadzieję, że starczą, bo my mamy po jednej otwartej, więc na niedzielę będzie ok. Mleko i synowi wziąłam ten Lipton zielony do picia. No i zaraz Wam pokażę resztę. I teraz tak. Deser z Müllera. Słuchajcie, nie przepadam ogólnie za tymi jogurtami do picia Müller. I te riso z ryżem, co jest obrzydliwe dla mnie. Ale to jest bita śmietana z takim musem z białej czekolady. Jeżeli lubicie białą czekoladę, musicie koniecznie to spróbować. To jest zaje. Jest bardzo słodkie, umówmy się, tak? Bo to jest na bazie czekolady, więc jest bardzo turbo słodkie. Nie wiem jeszcze, jak bardzo Wam podkreślić, jak bardzo. Ale naprawdę to jest normalnie taka płynna czekolada, biała czekolada z bitą śmietaną na wierzchu. Jest przepyszne to. Wzięłam sobie na weekend dwa opakowania. Kukurydza, papryka. Tutaj chrupkie takie pieczywo do pracy. Cukier wanilinowy, bo nie było tego z cukru z tymi, z czym? Ziarenkami wanilii, więc no trudno, brałam co było. Cytryna, kaki, serek z piątnicy, pomidorki, serek wiejski z piątnicy, no bo skąd? Makaron na ten tydzień i kapustka, to jest jaka lodowa dla świnki przede wszystkim. I co chciałam powiedzieć, słuchajcie, jeżeli pojawia się w sklepie kaki, to znaczy, że już jest taka typowa jesień dla mnie. Jest niedojrzałe moim zdaniem jeszcze, bo dosyć twarde, ale zostanie 2-3 dni i na pewno nabierze kolorytu, zostawię to na słoneczku gdzieś, żeby się doszło, żeby dojrzało. Ale tak, jak już jest kaki, to już jest jesień, także takie zakupki. Zapomniałam dodać, że jeszcze kupiłam kawę, śmietankę do kawy, aczkolwiek nie było kremony tej oryginalnej, jest mokate, nie wiem czy będzie mi to służyło, bo powiem Wam, że te zabielacze różne inne, no widzicie Carmen, a ja lubię kremonę i te zabielacze do kawy nie zawsze mi służą, bo mam po nich zgagę, więc coś w nich jest nie tak. Tej jeszcze nigdy nie piłam, więc nie wiem, no ale zobaczymy. Taki rachunek. Rachunek, o, taki rachunek. O, voilà. Dobrze, i tak wygląda moja sałatka z zupki chińskiej na ten moment. Jest tak, papryka, ogórki konserwowe, jajko, kukurydza, cebula, szynka i ser. I ja wiem, każdy robi ją inaczej, każdy dodaje co innego oczywiście. I też wiem, że są osoby, które makaron parzą przed zrobieniem sałatki. Ja tego nie czynię, ponieważ mój makaron wciąga sos, który szykuję do sałatki, więc już Wam tłumaczę, a jeszcze jednej rzeczy ważnej nie zrobiłam, którą zawsze lubię robić, czyli przed jakimkolwiek gotowaniem i dodawaniem cebuli do czegokolwiek, lubię ją zasypać solą, zanim ją będę mieszała, żeby wydobył się z niej ten największy aromat, wiecie, żeby ona już po wymieszaniu działała. A nie, że dopiero gdzieś tam skądś tej soli dostanie i dopiero wtedy będzie smak. Już Wam pokazuję mój sos. Sos podejrzewam
Robimy podobnie. Wszyscy robią mniej więcej tak samo. Jest majonez, ketchup, przyprawy z zupek. Tak, ja dodaję też ten olej. Może nie cały, bo nie cztery paczki, ale tak do smaku dodam. I tu mam wodę z, nie całą, co prawda, ale tak, wodę z kukurydzy i troszeczkę wody z ogórków. I to wszystko razem mieszam. Nachlapane, no ale to jest w trakcie produkcji, słuchajcie. Tak wygląda sos, jest taki różowawo, nie wiem, pomarańczowy. No i zalewam nim to wszystko tutaj i mieszam. Ewentualnie dodam jeszcze soli i pieprzu, bo no wiecie, są warzywa, jajko i to wszystko wciągnie tą sól z zupek, więc wiecie jak to jest. I na tym etapie ta sałatka musi być taka rzadka. Wiecie o co chodzi? Taka rzadka tam. O, pod spodem widzicie jest płyn. Ja i tak musiałam dorobić jeszcze jedną porcję, bo było za sucho. No i właśnie o to chodzi w tej sałatce, taki myk, w mojej oczywiście, nie wiem czy każdy tak robi, że ta sałatka stoi w lodówce tam pół godzinki, godzinkę i ten makaron wciąga ten majonez, to wszystko w siebie i on puchnie pod wpływem tego sosu. Nie sam, że napuchł od wody i później ten, tylko on ma smak tego sosu. Super. Ja uwielbiam w taki sposób to robić i smak tej sałatki uwielbiam. No i tak sobie wymyśliłam, że zjadłabym coś innego, a dawno naprawdę na święta Bożego Narodzenia robiłam tą sałatkę w tamtym roku, albo na Wielkanoc. No to i tak mimo wszystko jest to daleko. No a teraz tak mi się zachciało sałatki, czegoś innego, więc będzie na parę dni sałatka dla mnie, bo mój syn tego nie je, ale ogólnie będzie dobre jedzenie. Smaczne. Może niezdrowe, ja wiem, majonez, bzuki chińskie, ale no raz kiedyś można. Zresztą, no, co będę tutaj się wywoływać. I teraz robię zaczyn, bo będę robiła te cynamonki. No, wiecie, żeby mieć święty spokój, bo jest godzina 12, a ja bym chciała, wiecie, tak na 15, żeby był obiad, a jeszcze w międzyczasie, jak ciasto będzie wyrastać, to sobie na przykład posprzątam w domu, nie? Wiecie, pranie, te sprawy, no sobota to wiadomo, rządzi się swoimi prawami. No a do przyrządzenia oczywiście cynamonek, do przygotowania ciasta drożdżowego przypomaga mi mój najwierniejszy przyjaciel w kuchni, także... Słuchajcie, no nie nagrałam, kiedy ciasto już jest zrobione, rozwałkowuję je. Nie daję mu nie daję mu wyrosnąć, może mnie ktoś tutaj ten, ale ja po prostu robię swoje i dopiero gotowe odstawiam na bok, żeby wyrosły, zanim wstawię do piekarnika. I robię pastę z cynamonu, masła, cukru i cukru waniliowego. I taką pastę staram się tutaj rozsmarować. Poprzednio jak robiłam, tej pasty było dużo mniej i moim zdaniem nie były takie super dobre, bo były za suche. No ale nadrobił to sos, ten sos jogurtowy, nie? Także. Nie boję się tego, daję tego sporo, bo chcę, żeby one były takie soczyste, wiecie o co chodzi, nie? Prezentują się już pokrojone, wsadzone do blaszki. I co powiem, te czarne kropki to jest, to są ziarenka chia. Dodałam je dla wizerunku. Nie zmienią absolutnie smaku, ale są inne niż takie, wiecie, kupne ze sklepu. No i podoba mi się, bo tego farszu jest sporo tutaj. Tutaj mi zostało tyle. Wydaje mi się, że mało, jak na resztę ciasta. No ale tamto to już jest dla nas, więc nie musi być takie, wiecie, efektowne. Najważniejsze, że te są wypełnione po brzegi, że tak powiem, bo im więcej, nie zawsze dobrze jest, jak jest tak bardzo, bardzo dużo, wiecie o co chodzi. No ale to, co jest, jest super.
Teraz muszą wyrosnąć. Taka ciekawostka, tutaj taka jakby inspiracja Swiferem. I ja mam oryginalną rączkę ze Swifera i ona jest taka, wiecie, mocna. Ale ta, bo to jest z Action, no jest taka, wiecie, no, wiecie, ona się wygina. Ta też się wygina, ja nie mówię, że nie, ale jest taka bardziej sprężysta. Ale nie o to chodzi. Różnica w cenie po prostu kosmiczna. I to, wydaje mi się, ale może tylko mi się wydaje, lepiej przyciąga kurz niż te oryginalne Swiffery, ale mogę się mylić. Ale wiecie, swoją funkcję czyni, zbiera kurz, także jest polecajka. Super, super produkt. Prezentuje się obiadek, mamy do tego buraczki. Ogólnie nigdy nie jadłam buraczków do obiadu, w sensie ćwikły, ale u koleżanki kiedyś spróbowałam i to jest naprawdę pyszne. Także obiadek. Pani McAllister? Tak, drugi weekend. Przepraszam. I jest też Kevin.